Nazywam się Wierność i dziś opowiem wam historię pewnej Polski, która była pięknym krajem. Jej ziemia zbudowana była z różnych zakątków. Na północy morze, na południu góry. Jej ziemię usłały lasy, pola, łąki, góry, miasta i wsie. Na tej ziemi rosły polskie kwiaty, fiołki, chabry, kaczeńce i maki. Po tej ziemi chodziły różne zwierzęta, a w przestworzach był on, orzeł biały. Na tej ziemi żył mały, kruchy człowiek, który zdobywał wiedzę, pracował, modlił się, odpoczywał, rozwijał swoją kulturę i dbał o tradycje. A w serce wpisany miał patriotyzm, czyli miłość do ojczyzny. Urodziłam się, tu zawsze był mój dom, mój dom. W cudownym kraju, gdzie bezpiecznie czuję się, choć wiem, że tu mnie zawsze było lekko, nie zawsze była niepodległość, lecz teraz wolność jest zdobyta innych krwią, mój dom. Kocham cię, Polsko. Polska była szczególnie umiłowana przez Boga, a mimo, że miała swojego anioła stróża, który ją strzegł, została bardzo zraniona, a nie mając nadziei, całkowicie zwątpiła. Ale mimo, że ona o tym nie wiedziała, ja wciąż byłam przy niej, bo zostałam w sercach Polaków. Dlatego pokażę wam jej wielkie zwycięstwo. Wszechmogący Boże, oto ja, anioł stróż polskiej ziemi.
której wiernie strzegę według Twojej woli, której wiernie służę z wielką radością, miłością i szacunkiem, którą wiernie się opiekuję, aby wzrastała pośród narodów świata, której nigdy nie opuściłem, nawet w największym jej upodleniu i niebezpieczeństwie. Będąc w wielkiej bezradności, z głębi mojego serca wołam do Ciebie. Spójrz na Polskę. Jest wyspą pośród narodów świata wybraną przez Ciebie, umiłowaną. Zatrzymamy się, aż tej nocy nie przepłyniemy milcząc. Ręka przy ręce, przy twarzy twarz, by kołysała nicość i będą z nami światy szły, o których wiemy z książek, co najmniej dwa, a może trzy, powietrzne, ziemskie, morskie. I będą z nami światy szły, o których wiemy z książek, co najmniej dwa, a może trzy, powietrzne, ziemskie, morskie. Zatrzymamy się już, a nieba cienki szczebiot. Będzie nam inną ziemią rósł, z księżyca co jak żebro, i wstąpi tam nasz lekki cień. I wówczas blask wygasły, niż innej naszej gwiazdy ci serdecznym wskaże palcem. I wstąpi tam nasz lekki cień, i wówczas blask wygasły, niż innej naszej gwiazdy ci serdecznym wskaże palcem. Zobaczysz krwistej łony źdźbło, co w oko nasze patrzy. Wyniosły dym, zwęglony dom i smutne nasze miasto. I zawiruje krągły stół, i świeca wstąpi w ciemność, przy której ciosa skrzebny rym. I kocham Cię na przemian. Jednak nadszedł czas, gdy spokój w Polsce przerodził się w upodlenie i wielką tragedię. A polską ziemię podobały sobie dwie siostry, wysłane z samego piekła.
a ich serca przepełnione były nienawiścią i wzgardą względem polskiej ziemi i Polaków. Ich oddech zionął chłodem, ich ręce były zbroczone krwią, ich kroki wzbudzały niepokój, ich obecność rozsiewała podłość w sercach ludzi. Były to wojna i śmierć. To właśnie one na polskiej ziemi urządziły sobie nieziemską zabawę. A wtedy pojawiał się ból, płacz, głód, rozstania, zgliszcza domów i wiele innych tragedii. A Polsce zostały zadane rany, które miały goić się przez wieki. Wojna i śmierć rozprzestrzeniły się po ziemi, posługując się niegodziwością obcych wojsk, o martwych twarzach i martwych sercach. A Polska pogrążyła się w rozpaczy, bólu i żałobie. Boże mój, zawiodłam. Zawiodłam dzieci mojego narodu. Nie jestem godna nazywać się Polską. Moje serce jest w rozpaczy, potargane krzywdą, bólem i cierpieniem. Umierają moje wartości. Uchodzi ze mnie życie. Nie mam już nadziei na lepsze jutro, bo po mojej ziemi spływa krew tych, których tak bardzo kochałam. Boże, za co ten krzyż?
to wszystko jedno życie. A skoro wszystko lepiej wiesz, bo patrzysz na nas z lotu ptaka, to powiedz, czemu tak mi jest, że czasem tylko siąść i płakać. Ja się nie skarżę na swój los, potulna jestem jak baranek i tylko mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz. Któż to wie, a do liczenia nie mam głowy. Wszystkie darujesz mi i tak, nie jesteś przecież drobiazgowy. Lecz czemu mnie do raju bram prowadzisz drogą taką krętą? I czemu wciąż doświadczasz tak, jak gdybyś chciał uczynić świętą? Nie chcę się skarżyć na swój los, nie proszę więcej niż dać możesz. I ciągle mam nadzieję, że chyba wiesz, co robisz, Boże. To życie minie jak zły sen, jak tragifarsa, komediodramat. Gdy się zbudzę, westchnę, cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam, liczę na palcach lata szare i tylko czasem przemknie myśl, przecież jestem tu za karę. Dziś czuję się jak mrówka, gdy czyjś but tratuje jej mrowisko. Czemu mi dałeś wiarę w cud, a potem odebrałeś wszystko? Nie chcę się skarżyć na swój los, choć wiem, jak będzie jutro rano. Tyle powiedzieć chciałam ci, zamiast pacierza na dobranoc. Ale mimo utraty wiary przez Polskę, która zwątpiła w to, że da się powstać, że wszystko będzie dobrze, że jeszcze nie jest za późno, pojawili się polscy patrioci. To oni nigdy nie stracili wiary i byli wierni do końca, aż po grób. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy.
Łapanki i więzienia. Za ogniem, który bezlitośnie zmieni śmiał miasto w popiół. Był kiedyś inny świat, miłość bez słów. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach tonie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć. Słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi. Kocham cię. Powróci tamten letni czas. Zabierz mnie. Odczyje blask sierpniowych bar. Będziemy razem dalej iść. Zabierz mnie. By miasto nie przestało żyć. I chociaż walczysz z całych sił
o coś więcej niż parę chwil. Po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Wciąż kocham cię. Ludzie, uciekać, łapanka! Staraliśmy się żyć normalnie. Kochaliśmy się, pracowaliśmy, czytaliśmy polskie książki, dbaliśmy o kulturę i sztukę. I za to nas prześladowali. Łapanki miały służyć eliminacji osób uznanych za wrogów Rzeszy. Każda ulica naszego miasta stała się niebezpieczna, od kiedy grasowali po nich Niemcy. Łapanki były jednym ze sposobów zatrzymywania przez Niemców większej ilości losowych przychodniów w celu uwięzienia ich, przesiedlenia, umieszczenia w obozach koncentracyjnych lub wywiezienia na przymusowe roboty do Niemiec. Podczas wojny życie straciło 6 milionów 28 tysięcy obywateli polskich. Pięć milionów 380 tysięcy osób to ofiary akcji eksterminacyjnych. Kalectwu fizycznemu uległo 530 tysięcy ludzi. Spalonych zostało 500 wsi, a zbombardowanych 160 osiedli i miast. Niemcy wywieźli z Polski 41 tysięcy wagonów kolejowych załadowanych maszynami rolniczymi, meblami i żywnością. Zagrabiono około 1 000 000 ton węgla. Niemcy zajęły w Polsce terytorium o powierzchni 188 tysięcy km kwadratowych. Zrabowano ponad 500 tysięcy dzieł sztuki. Spacyfikowano ponad 800 wsi. Niemcy porwali prawie 200 tysięcy polskich dzieci, by je zgermanizować. Rana druga. Trudne wybory. Kochana mamusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę pokazać, że znajdę tyle sił, by służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił, a wojska brakuje ciągle do wyswobodzenia miasta. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Może już nigdy cię nie zobaczę, mamo, ale pamiętaj, że zawsze będę cię kochał, Jerzy.
dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba ci się tak jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Strasznie dobrze, niech zera w ręku i świat się śmierci prosto w twarz. A potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za kolor nasz. Tak strasznie idę walczyć, mamo kochana, nie trzeba. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle ty. Dość tego prześladowania, dość pawiaka, tortur, odbierania życia niewinnym. Nie możemy się ugiąć, Polska na nas liczy. Pamiętacie, jak ostatnio zabili księdza? Albo jak snajper trafił Zosię? Nie ugniemy się, ich ofiara nie może iść na marne. Do boju, dziewczyno kochana, do boju, chłopaku mój. Do boju! Stoi boż ochota wola, ruszaną po schodkach w dół. Dziewczęta spod parasola, żołnierskich włożyły strój. Błękitna chustka marzenie, w koszyku granaty dwa. I zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno z gratem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni, o wolność na bój. Powstańcy na Starówce, tam poczta broni się. Pisze sanitariuszka, walczymy, kocham cię. I tylko czasem dłonie słowa jakiegoś strzemp. On z batalionu Zośka, a ona kto to wie. Dziewczyno z gratem w ręce, dziewczyno w zielonej skręce. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni, po wolność na bój. Za rogu seria z KM-u, ciszę przyrywa tata. Wolę rozrywa granat i z błyskawicy strzał. Warszawa jeszcze się broni, weź miła dwie Filipinki. Zawleczka jest tutaj, zobacz, podobna do twojej szminki. Dziewczyno z gratem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa, o wolność, o honor, o kraj. Do broni, dziewczyno kochana, do broni, chłopaku mój. Niech wolna będzie Warszawa, do broni.
Rana trzecia. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Stanisław Maślanka, pseudonim Legenda. Józef Franczak, pseudonim Lalek. Andrzej Kiszka, pseudonim Dom. Władysław Łukasiuk, pseudonim Młot. Stanisław Sojczyński, Warszyc. Zdzisław Broński, pseudonim Uskok. Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny. Emil Fildorf, Nil. Tyś płakała, oczy tyś miała, szerokie czy nie, znowu skrzywdził ktoś. Oni cię zabrali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Otul, otul, me oczy jasne czekają, aż zasnę. Wołaj, wołaj, wołaj do nieba, cudu potrzeba. Weź co chcesz, co tam chcesz, wszystko bierz, bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź, dosyć już mam. Znowu skrzywdził kto, oni cię zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja cię obronię i po czyjej stronie stanąć mam dziś, gdy oczu wrogich sto, krzyk mój to za mało, zabierz mnie mamo, gdzieś tam daleko, daleko. Za latami, gdy podpowiadali dzisiaj chcę krzyczeć z dala, a głos nie działa. Weź co chcesz, co tam chcesz, wszystko bierz, bierz, bierz i idź precz. I ten stres, i ten cały stres sobie weź, dosyć już mam łez. Mamo, tyś błagała, a czy tyś miała, szerokie czycie znowu skrzywdził kto, oni cię zadali, ludzie ze stali, patrzą ci w oczy, gdy mówisz dość. Jak ja cię obronię i patrzę w stronie, stanąć mam dziś, gdy byliśmy patriotami, żołnierzami polskiego, powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiając opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Patrząc na liczby, 5000 z nas zostało skazanych przez sądy wojskowe na karę śmierci. 21000 zamordowano w więzieniach, a 250000 skazano na karę więzienia. Byliśmy wyłapywani, więzieni, prześladowani, bici i katowani, poddawani torturom, pozbawieni godności i mordowani w ukryciu. Stawiano nam zmanipulowane, zafałszowane lub wręcz
absurdalne zarzuty, udowadniając, że jesteśmy wrogami ludu. Sfingowane procesy bez obecności obrońcy, często w celach, mogły kończyć się wyrokiem śmierci. Ciała zamordowanych więźniów politycznych chowano potajemnie, między innymi na Służewie i przy murze cmentarza komunalnego na tzw. kwaterze na Łączce. Wielu z nich do dnia dzisiejszego nie odnaleziono. Pawilon 10 nie był więzieniem. Był katownią. Cele miały wymiar 2 na 3,5 metra. Były brudne. Jedna szyba była częściowo wybita. A zamiast łóżek leżały sienniki. Agrypsy dopisaliśmy na bibułko od papierosów. Czasem na pudełko od zapałek. To cud, że przetrwały. Nie tylko nas bito, ale też znęcano się nad nami psychicznie. Przesłuchiwanie na okrągło przez kilka kolejnych dni i brak snu powodował, że człowiek tracił poczucie rzeczywistości. Ojcze, Boże Wszechmogący, dodaj nam siły i mocy wytrwania w walce o Polskę, za którą oddajemy życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w więzieniach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wygnanych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy naszemu orężowi. O najmiłościwsza Pani, patronko naszych rycerzy, spraw, by już wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały sztandary z orłem białym i Twoim wizerunkiem. O Pani, amen. Od głodu sponiewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkanie, uchroń nas, Panie, od niepokoju każdej nocy, od rozpaczliwej rąk niemocy, od lęku przed tym, co nas stanie. Uchroń, uchroń nas, Panie. Uchroń nas, Panie. Uchroń nas, Panie. Od bomb, granatów i pożogi i gorszej jeszcze w sercu trwogi, od trwogi strasznej jak konanie. Uchroń, uchroń nas, Panie. Od rezygnacji w dobie klęski, lecz i od pychy w dzień zwycięski. Od krzywd, lecz i od zemsty za nie. Uchroń, uchroń nas, Panie. Od łez wylanych obłąkań. Uchroń od zła i nienawiści.
Niechaj się odwet nasz nie ziści na przebaczenie im przeczyste. Wlej w nas moc, Chryste, wlej w nas moc, Chryste. Uchroń nas, Panie, uchroń nas, Panie, uchroń nas, Panie, uchroń nas. Rana czwarta. Boże Narodzenie w czasie wojny. Kazimierz Wajda, oficer więziony w Kozielsku, zapisał w dzienniku z dnia 22 grudnia 1939 roku. Jutro choinka. W dzisiejszym rozkazie władze zabroniły nam śpiewać jutro kolędy. No niech nas pocałują w dupę. Będziemy śpiewali cały wieczór. I nagle cały obóz wybucha kolędą. Śpiewa każdy, choć to nie wolno, choć to już późno. Idzie kolęda w górę, rozjaśnione, rozżarzone niebo. A stamtąd idzie już na cały świat. Idzie do samej Polski. Maria Ginter, aresztowana przez Niemców w listopadzie 1940 roku i osadzona na Pawiaku, powiedziała: przed samą Wigilią 100 więźniarek wyszło na wolność. Radość ogólna i okazja, żeby posłać grypsy do domu. W dzień Wigilii nastrój podniecenia. Po wyjściu Niemców wszystkie cele były otwarte. Na każdym piętrze choinka, a więźniarki urządzały uroczystą wieczerzę. Kilka świeczek, opłatek. Po wspólnej modlitwie, przerywanej cichymi łkaniami, dzieliłyśmy się opłatkiem, życząc sobie nawzajem wolności. Z myślą o domu, przy wigilijnym stole, każda w milczeniu łykała przez łzy mikroskopijne porcyjki. Po wieczerzy więźniarki zebrały się pod choinką, aby odśpiewać kolędy. Potem długo stałam przy otwartym oknie. W ten cichy, zimowy wieczór potężnie rozbrzmiewały śpiewy dochodzące z oddziałów męskich Pawiaka. Karol Świętorzecki, więzień obozu koncentracyjnego w Auschwitz, opowiadał: 24 grudnia 1940 roku na placu apelowym hitlerowcy ustawili choinkę oświetloną elektrycznymi lampkami. Pod drzewkiem zostały złożone ciała więźniów zmarłych w czasie pracy oraz zamarzniętych na apelu. SS-mani określili leżące pod choinką zwłoki mianem prezentu dla żyjących i zabronili nam śpiewania polskich kolęd. Rok później, w 1941 roku, Niemcy zorganizowali równie tragiczną wigilię. W czasie powrotu z niewolniczej pracy hitlerowcy zabijali jeńców, którzy nie byli w stanie już iść o własnych siłach. Zginęło wówczas około 300 osób. Thank you.
Matko, otóż dzień narodzenia na inny czas. Niechaj nie widzą oczy stworzenia, jak gnębią nas. Niechaj się rodzi syn najmilejszy wśród innych gwiazd. Ale nie tutaj, nie w najsmutniejszym ze wszystkich miast. Wyrosły krzyże i cmentarz świeży od krwi. Bo nasze dzieci pod szrapnelami padły bez tchu. O święta Mario, rana piąta. Obozy koncentracyjne. Boże, gdzie oni nas wiozą? Nie wytrzymam dłużej tego bólu. Przecież oni traktują nas jak zwierzęta. Nie mamy już czym oddychać. Kiedy to wszystko się skończy? Czy my w ogóle jeszcze zobaczymy naszych? Boże, jaka jestem głodna. Co się stało z naszymi dziećmi? Czy my w ogóle przeżyjemy?
Nasze imiona przestały istnieć. Staliśmy się numerami. Liczby aresztowanych sięgały milionów. Byliśmy katowani i bici. W jednym momencie straciliśmy wszystko, poczynając od godności. Piekło to mało powiedziane. Jedni szli na prawo, drudzy na lewo do gazu. Dla SS-manów zabijanie było formą sportu. Podczas apelu, gdy ktoś upadł, nie pozwalano go nam podnieść. Wykonywano na nas eksperymenty medyczne. Tęsknota za domem i bliskimi rozrywała nam serca. Więźniowie, którzy nie byli w stanie wytrzymać ciągłego bicia, szli na druty i ginęli od strzału wartowników. Osoby ranne lub chore były likwidowane zastrzykiem z fenolu. Matkom odebrano małe dzieci. Całkowicie straciliśmy nadzieję. Zmęczone szeregi pasiaków, długie godziny wystane na placu, tam ból i lęk i trwoga, tam płacz i szept do Boga. Tam w ciszy serca wołanie od złego, wybaw nas, Panie. Zbrodniczy palec na śmierć wskazuje numer skazany na listę, wpisuje tam ból i lęk i trwoga, tam płacz i szept do Boga, tam w ciszy.
człowiek podchodzi, o coś poprosił, na coś się zgodził. Za numer, numer musi być matematyka ilości. Dla dzieci i młodzieży od 2 do 16 roku życia. Obóz miał na celu wyniszczyć młode pokolenie, które według oprawców było potomkami niebezpiecznych bandytów. Warunki bytowania, prace oraz przemoc były takie same jak w obozach dla dorosłych. Dzieci mordowano głodem. Odebrano nam szkoły, kościoły, a przede wszystkim rodziny. Zabierali nam wszystko, nawet zabawki. Ulica Przemysłowa to jeden wielki lager. Docenili nasz spryt i wartość. I dlatego przed śmiercią wykorzystywali ponad siły. Chłopcy pracowali przy wyrównywaniu dróg, mdlejąc przy ciężkim walcu. Odebrano nam całe dzieciństwo. Naprawialiśmy buty, prostowali igły, plewli ogródki i obierali warzywa. Mogliśmy raz do roku wysłać list do rodziców, ale pewnie i tak nie doszedł. Paczki, które dostawaliśmy, były kontrolowane i ograbiane przez strażników. A przez większość miesięcy zabierano nam buty i nawet w zimie chodziliśmy w obskurnych ubraniach. Z głodu wyglądaliśmy jak szkielety. Każde przewinienie było karane bestialskim biciem albo polewaniem wodą i staniem na mrozie czy morderczymi ćwiczeniami. W centrum obozu stała krwawa grusza, wokół której kazano nam skakać w ramach kar lub rozrywki Niemców. Spod tej gruszy nie zawsze wychodziło się żywym. Donia Bayer. Ci, którzy ukończyli 16 lat, trafili do obozów dla dorosłych. W małym Auschwitz więziono 2-3 tysiące dzieci. Thank you.
Wiem ja, bo mi o tym mama powiadała, że dziecię tej ziemi, że jest Polka mała. I wiem jak mi Polska jest droga i miła, bo się w polskiej mowie pacierza uczyła. Bo mnie polskie niwy chlebem swym karmiły, bo mnie polskie pieśni z kowronki uczyły. Bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska. Wiem ja, bo mi o tym mama powiadała, że dziecię tej ziemi, że jest Polka mała. I wiem jak mi Polska jest droga i miła, bo się w polskiej mowie pacierza uczyła. Bo mnie polskie śliwe karmiły, bo mnie polskie pieśni z kowronki uczyły. Bo mnie tam na niebie strzeże Matka Boska, ta Polska Królowa, nasza Częstochowska. Rana szósta. Zbrodnia katyńska. Smoleńsk. Katyń. Liczba zamordowanych 4421. Byłem inżynierem. Umarłem za Polskę. Byłem lekarzem. Umarłem za Polskę. Byłem notariuszem. Umarłem za Polskę. Charków, Piaty Chatki. Liczba zamordowanych 3820. Byłem dziennikarzem. Umarłem za Polskę. Byłem nauczycielem. Umarłem za Polskę! Byłem urzędnikiem. Umarłem za Polskę. Kalinin, Miednoje. Liczba zamordowanych 6311. Byłem księdzem. Umarłem za Polskę.
Byłem profesorem. Umarłem za Polskę! Byłem oficerem. Umarłem za... Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich. Synek pewnie urósł za mnie przytulgo. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. W takiej jak ta chwili chce się żyć. Wszystko jest nieważne, byle być. Lecz wyboru nie dał dobry Bóg. Stoję dziś u kresu moich dróg. Każą nam wysiadać, to już tu. Ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz. Jeszcze myśl ostatnia. Kocham was.
Rzesze dzieci i młodzieży, która poświęciła się na rzecz kraju. Więzieni, szykanowani i torturowani aż do śmierci. Osierocone dzieci, owdowiałe żony, martwi synowie i ojcowie. Setki tysięcy wywiezionych. 11 milionów zamordowanych w obozach, a może i więcej. Zbiorowe mogiły z polską elitą. Boże, zrób coś! Umieram! Umiera mój naród! Umiera moje serce! Droga Polsko, dość tej rozpaczy. Ja jako twój anioł stróż nigdy cię nie opuściłem. Nawet w najtrudniejszych momentach twojego życia byłem przy tobie. To nie koniec. To zaledwie początek. A najpiękniejsze lata twojego życia jeszcze przed tobą. Posłuchaj, co mają ci do powiedzenia polscy patrioci, którzy przychodzą do ciebie prosto z nieba i polskie wartości, które nigdy nie umarły. Ponieważ to ja opowiadam dziś twoją historię, dlatego przyszłam do ciebie jako pierwsza. I chcę ci powiedzieć, że Bóg wysłuchał twoich modlitw i wysyła do ciebie świadków, żeby cię podnieśli z twojego zwątpienia i upadku. O czym ty mówisz? Już nigdy nie będzie dobrze. Nie masz pojęcia, ile istot ludzkich straciło życie na mojej ziemi. Ile krzywdy, ile cierpienia. Co ty możesz o mnie wiedzieć? Tak się składa, że znam doskonale całą twoją historię. I mimo, że teraz nie masz nadziei, to jednak ja wiem, że dasz radę. Bo przez szeregi lat nie było takiego upadku, z którego byś się nie podniosła. Nie było takiego upadku, z którego bym się nie podniosła. Dlatego poznaj pierwszego świadka i spójrz proszę na Danutę Siedzikównę. Jest przykładem wierności, bo to ja wypełniam całe jej życie. Zostawię was same. Posłuchaj jej, a dużo się nauczysz. Mówią na mnie Inka. Wszystko zaczęło się po wstąpieniu w szeregi AK i złożeniu przysięgi. Ależ wtedy biło mi serce i łamał się głos. Pamiętam ją do dziś. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom naczelnego wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszna, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg. Miałam działać jako sanitariuszka, ale uznałam, że to zbyt mało, więc łączyłam się z szwadronem Łupaszki. Zdrajców jednak nie brakowało. Ktoś mnie wydał i zostałam aresztowana przez UB. Umieścili mnie w pawilonie 5 więzienia w Gdańsku jako więźnia specjalnego. Podczas śledztwa byłam bita i poniżana. Nazwali mnie nawet dziwką. To nieprawda. Odmówiłam składania zeznań. Zachowałam się jak trzeba. Potem była tylko ciemna piwnica, a przede mną pluton egzekucyjny. Obok mnie stał zagończyk. Rozstrzelali nas. Miałam wtedy tylko 18 lat. Nie zdradziłam. Byłam wierna do końca i zrobiłam to dla przyszłych pokoleń. Polsko,
zobaczyłyśmy, że jesteś targana wątpliwościami. Dlatego przyszłyśmy do ciebie jako drugie w kolejności. Tak, pragniemy dodać ci otuchy. Zostawcie mnie! Nie dość doznałam krzywdy, przecież ci wszyscy ludzie nie żyją. Odebrano im godność, szczęście i zostali upodleni. Oni nie żyją, rozumiecie? Odebrano im życie, a ja ich nie ochroniłam. To nie tak. My coś o tym wiemy, bo jesteśmy siostrami i byłyśmy z nimi do końca. Jesteśmy siłą i odwagą. Oni naprawdę odchodzili z dumą, bo umierali za ciebie. Nie bój się. Ze mną przezwyciężysz lęk. Dlatego chcę wyrwać go z twojego serca. Buduj od nowa swoje życie na pięknych wartościach. A moja siostra doda ci siły. Bo moc słabości się doskonali. Dlatego poznaj dwie kobiety. Stefanię Perzanowską i Irenę Sendlerową. Możesz je naśladować, więc wyciągnij wnioski z tego, co opowiedzą. Jako pielęgniarka otrzymałam przepustkę do getta w celu niesienia pomocy humanitarnej Żydom. Niemcy bali się tyfusa jak ognia. Zaangażowałam się więc w działalność Żegoty. W konspiracji przemycałam odzież, żywność, lekarstwa i pieniądze oraz szczepionki na tyfus. Nie da się opisać nędzy getta. Nie mogłam patrzeć na dzieci wychudzone i trupy leżące na ulicach przykryte gazetami. Postanowiłam uratować tylu ludzi, ilu dam radę. Bałam się, ale z drugiej strony miałam odwagę, że podołam. Ryzyko było na wagę życia. Ale mimo tego zaczęłam nadawać dzieciom żydowskim nową tożsamość, wydobywać je z getta i umieszczać w domach zastępczych i przytułkach. Na terenie całej Warszawy udało się uratować i objąć pomocą ponad 2,5 tysiąca dzieci. To znaczy, że udało się uratować ponad 2,5 tysiąca żyć. Kiedy zostałam aresztowana, trafiłam do Majdanku, gdzie założyłam szpital obozowy. To było piekło na ziemi. Tutaj każdy dzień był walką o życie. Jednak nigdy się nie poddałam, mimo brutalnych przesłuchań. Nie złamałam się, nie zdradziłam. Bicie i poniżanie więźniów było tu codziennością. Brak jedzenia, niskie temperatury, uwłaczające warunki życia i śmiercionośna choroba, tyfus. Niemcy bali się go jak ognia i tylko dlatego pozwolili mi założyć szpital. Byłam w nim jedyną lekarką. Ryzykowałam życiem, ukrywając w szpitalu skrajnie wyczerpane kobiety. Fałszowałam też dokumentację. Ileż to razy chcieli pozbawić mnie życia. To w krematorium, to przez powieszenie, to przez rozstrzelanie. Najgorsi byli krematoriarze i sanitariusze. Zabierali dzieci od matek i wywozili do krematorium. To zdrajcy ojczyzny. Wołałam wtedy do Boga, żeby się nad nimi zmiłował i nad nami wszystkimi. Pewnej nocy musiałam sfałszować wszystkie karty chorych, żeby udowodnić, że tyfus już zniknął, ponieważ zabijano każdą chorą osobę. Nie bałam się, choć wiedziałam, że Niemcy nie znają litości. Podczas ewakuacji rewiru w kwietniu 1944 roku, nie chcąc opuścić chorych, zostałam dołączona do transportu do Auschwitz-Birkenau.
Nie mogłam opuścić moich pacjentów. Przysięgałam ratować ludzkie życia. I tak uczyniłam. Znojną walkę, krwawy ból z wrogami, każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iść, a los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Przebojem iść, a los iść musi z nami, a jeśli nie, to przełamiemy los. Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek. Najwyższym prawem nam żołnierska cześć. Granatów łuk bojowych wyprę w ślady. Twardego życia twardo tworzył pieśń. Granatów łuk bojowych wyprę w ślady. Twardego życia twardo tworzył pieśń. Nasza pieśń nie pachnie rozmarynem. Nie ma w niej dziewcząt, ni pachnących ust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem. Pieszczotą rąka rabinowy spust. Jak nasze życie pachnie krwią i dymem. Pieszczotą rąka rabinowy spust. Naszą muzyką CKM-u wbicie. Nocne ataki nam rozrywką są. Drogi pocisk przetnie czyjeś życie. Kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Choć wrogi pocisk przetnie czyjeś życie. Kto pozostanie, wywalczy wolność swą. Czego ode mnie chcesz? Nazywam się patriotyzm. Żyję we wszystkich epokach i przyszedłem, żeby otrzeć twoje łzy i podnieść cię na duchu z twego upadku. Ty, patriotyzm? Chłopcze, nie jesteś przypadkiem za mały? No i właśnie dlatego, że jestem mały i nigdy się nie starzeję, przetrwałem w najmniejszych zakamarkach polskich serc. Obserwowałem cię i znam twój ból. Wiem, że tracisz wiarę. Dlatego mam dowody w postaci wspaniałego bohatera. I chcę ci powiedzieć, że nikogo nie zawiodłaś. Witoldzie, wejdź i opowiedz jej swoją historię i to, co dla niej zrobiłeś. Byłem rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego. Współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej. I walczyłem w Powstaniu Warszawskim. Dobrowolnie oddałem się w ręce Niemców, aby trafić do obozu w Auschwitz. Chciałem zniszczyć to dzieło diabła. Nie było łatwo. Ciągłe ukrywanie się, walka,
i strach, żeby nikt nie wydał. To, co tam zobaczyłem, tego nie da się opisać. W moich raportach opisałem, jak Niemcy dokonywali Holokaustu. To nie był tylko obóz. To było największe centrum zła, jakiego ludzkość kiedykolwiek doświadczyła. Byłem jednym z niewielu, którym udało się stamtąd uciec. Po 2 tygodniach tułaczki udało się. I to szczęście, że wypełniłem misję. Ulga, że wyrwałem się z piekła. I jeszcze większa determinacja, aby ujawnić prawdę o obozie. Po 5 latach zostałem aresztowany, torturowany i skazany wyrokiem śmierci. Nawet podczas oczekiwania na nią nie oszczędzono mnie. Odebrali mi wszystko, trzymali w nieludzkich warunkach. Oświęcim to była igraszka. Na końcu zostałem zabity strzałem w głowę. W UB nie znali litości, nie mieli żadnych uczuć. Ale nawet śmierć nie wydarła mi serca patriotyzmu i miłości do ojczyzny. A teraz mówią o mnie, że byłem żołnierzem niezłomnym. Każdy wolnym jest człowiekiem, lecz o wolność narodu wciąż walczyć nam trzeba. Oddać życie za innych, mimo tortur nie zdradzić. To nasz honor, to nasza droga do nieba. To dla ciebie, Polsko, nasze kropki. To dla ciebie, ojczyzno, pełne cierpień dni. To dla ciebie ta walka i uczciwość każdego z nas. Boś naszą matką jest, ziemią tak drogą mi. Zadaje bliźniemu cierpienia człowiek bez sumienia. Zakłóci w kajdany i w celach torturowani. Nikt nie dawał nam szans, nikt nie życzył nam szczęścia. Chcielibyśmy umarli, byśmy byli wyklęci. Ciebie, ojczyzno, wytrwaliśmy nieugięci. Lupa, Łupaszka, Pilecki, Inka, Zabora, Uskok, Pług, Szczerbiec Żelazny, Huzar, Pochorecki, Polek, Młot i Ruch. Lupa, Łupaszka, Pilecki, Inka, Zabora, Uskok, Pług, Szczerbiec Żelazny, Huzar, Pochorecki, Polek, Młot i Ruch. Co te mury słyszały, co te kraty widziały, co te mury słyszały, co te kraty widziały, co te mury słyszały, co te kraty widziały, co te mury słyszały, co te kraty widziały. Jak wiele zadaje.
bliźniemu cierpienia, człowiek bez sumienia. Jak wiele zadaje bliźniemu cierpienia, człowiek bez sumienia. Jak wiele zadaje bliźniemu cierpienia, człowiek bez sumienia. Przepraszam, czy ty jesteś kolejną wartością przysłaną przez Boga? Tak. I widzę, że już ci lepiej. Tak, chyba tak. Zrozumiałam, że jeszcze nie wszystko stracone. Przecież nadchodzą kolejne pokolenia, które mają wspaniałe wzorce do naśladowania. A to wszystko dzięki świadectwu Ireny, Witolda, Stefanii i Danusi. Czuję, że jest jeszcze nadzieja. Tak, miło mi. A skąd wiedziałaś, jak mam na imię? Nie wiedziałam, ale czuję, że wypełniasz moje serce. Jednak to jeszcze nie wszystko. Zobaczysz jeszcze więcej. A podczas wojny mieszkałam w sercach nawet najmłodszych bohaterów. Wojtku, Różo, wejdźcie proszę. Nazywam się Róża Goździewska. To był rok 1943 i to właśnie wtedy gestapo zabiło mojego tatę. Miałam wtedy tylko 8 lat, a serce krzyczało po stracie kochanego tatusia. Ale ja się nie poddałam, a dzięki mojej upartości dopiłam swego celu. Chciałam bardzo pomagać w szpitalu i tak się stało. Jak się okazało, byłam najmłodszą sanitariuszką szpitala polowego podczas powstania warszawskiego. Na początku było trudno, bo niewielu umiałam, jednak robiłam proste rzeczy. Podawałam ranem wodę, odganiałam muchy, które były plagą, obdarowałam ich taką zwykłą dobrocią. Kochałam poświęcać czas innym i widziałam sens w mojej pracy. A gdy patrzyłam na tych wszystkich cierpiących, widziałam w ich obliczu cierpiącego Chrystusa. A dzięki tym wszystkim trudnym doświadczeniom zrozumiałam, że nie trzeba być kimś wielkim, aby czynić dobro. Jestem Wojtuś Zalewski. Miałam wtedy 11 lat, kiedy błąkałam się po ulicach zniszczonej Warszawy. Wtedy zobaczyłem moich starszych kolegów. Brali udział w powstaniu. Ich odwaga i chęć wygranej była nieprzeciętna. Dla mnie już byli bohaterami. Ja też tak chciałem, ale oni nie chcieli mi pozwolić. Mówili, mały, to niebezpieczne, można zginąć. Ale byłem uparty i miałem ogromną motywację. Otrzymałem świetną funkcję. Byłem łącznikiem i mogłem inkablować wszystko, co było ważne. Przedarłem się przez linie niemieckie, a po 3 godzinach obserwacji powróciłem z mendulkiem o siłach broni i ugrupowania wrogich oddziałów. Znałem te uliczki jak własną kieszeń, dlatego udało mi się wyprowadzić pluton starszego sierżanta Grzesia. Ale to była akcja. Wiedziałem, że robię to dla dobra mojego kraju. Wiedziałem, że mnie potrzebują, a ja potrzebowałem ich. Niestety, tydzień później, kiedy biegłem z kolejnym mendulkiem, zostałem zauważony i trafiony kulą snajpera. Ale wiesz, i tak było warto, bo miałam nadzieję, że wygramy. I w końcu się udało. Niech żyje Polska! Każda osoba, która dziś do ciebie przyszła, to przykład tego, że nigdy nie zostałaś sama. I dowód na to, jak wielu ludzi walczyło w twojej obronie, a zrobili to tylko z jednego powodu, z miłości do ciebie. Jestem miłość i nadal chcę uczyć cię kochać. Wiem, brakuje ci słów. Myślisz, że ich nie ochroniłaś? Masz rację, ty ich nie ochroniłaś, bo to oni ochronili ciebie. A oto przykład dziewczyny, której miłość objawiła się czystością aż po śmierć. Przedstawiam ci Karolinę Kuskówną. Było około godziny 9:00. Przyszedł jeden z żołnierzy rosyjskich. Wyprowadził mnie i ojca z domu i popędził w kierunku lasu. Potem zagroził ojcu, że jak nie odejdzie, to nas zabije. Długo ścigał mnie po lesie, jednak ja się mu nie poddałam.
Przez to zgubiłam kurtkę, a potem nawet buty. Całe nogi miałam w błocie, podrapane kolcami ostrężyn i głogów. Próbował mnie pochwycić, ale broniłam się. Wtedy ciął mi rękę, którą chwyciłam szpadę, potem ramię, a na koniec dźgnął mnie w szyję. Spójrz! Wyrwałam się i uciekłam w stronę wioski. W kieszeni miałam różaniec. Chwyciłam go i modliłam się. Zmarłam na skraju lasu od wyczerpania i upływu krwi. Jednak to, co najważniejsze, umarłam zachowując czystość, bo dla mnie była to jedna z piękniejszych wartości. To jeszcze nie wszystko. Prawdziwy obraz miłości jest tam, gdzie prawdziwe całkowite poświęcenie dla bliźniego. Tego właśnie dokonali Wiktoria i Józef Umowy. Witaj Polsko. Nazywam się Józef i chciałbym przedstawić Ci moją kochaną rodzinę. Oto żona Wiktoria oraz dzieci. Stasia, Basia, Władzio, Franio, Antoś i Marysia. I to jeszcze skryte pod sercem. Pochodzimy z Markowej i przyszło nam żyć w czasach wojennego terroru. W 1942 roku Niemcy wprowadzili akcję Reichardt. Celem akcji było wymordowanie wszystkich Żydów. Niemcy wprowadzili również zakaz przebywania Żydów w Markowej. Wywozili ich do obozu pracy i obozu zagłady w Bełżcu. Mieliśmy w Markowej wielu żydowskich znajomych. Współczuliśmy im. Dlatego postanowiłem udzielić im schronienia pod moim dachem. Ryzyko było wielkie, ale miłość bliźniego, którą się kierowaliśmy, była dla nas ważniejsza. Dlatego przyjęliśmy pod swój dach 8 Żydów. Bo przecież każdy człowiek zasługuje na to, aby żyć. Ale zdrajców nie brakowało. Rankiem do naszego domu wtargnęli Niemcy. Najpierw zamordowali 3 śpiących Żydów, a potem pozostałych. Jednak co trzeba mieć w sercu i jaką trzeba być bestią, aby zamordować niewinne dzieci? Tego ranka zginęło 17 osób. Chciałabym, aby w Polsce nigdy nie zabrakło wspaniałych, świętych i wypełnionych miłością rodzin. Zacznij żyć tak, by...
dzień istnienia był ten świat. Jeśli marzysz, by pokój był ciągle wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd, nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękny jest świat, więc patrząc w lustro, powtarzaj co dnia, że warto jest wciąż walczyć, by nie lec w gruzach nasz piękny świat. Na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zaprzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie lec w gruzach nasz piękny świat. Płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak. Godzin istnienia był ten świat. Jeśli kiedyś zabiorą wszystko, co masz, a ciężar losu przygniecie twój kark, i kiedy zwątpisz, że jeszcze chcesz żyć, nie stracisz siebie, nie stracisz duszy swej. Gdy zapamiętasz, patrząc w lustro, warto jest walczyć, warto jest wierzyć, bo warto jest walczyć. Wiara, czy to ty? Dlaczego mnie opuściłaś? To wcale nie tak. Ja nigdy cię nie zostawiłam. Zawsze tliłam się w twoim sercu. To ty próbowałaś się mnie pozbyć. Pamiętasz, jak krzyczałaś do Boga o pomoc? Gdyby nie moja obecność, nie dałabyś sobie rady. Bo gdy wierność rozpalała serca Polaków do walki, ja też tam byłam. Razem z nadzieją i miłością. Bo trwają razem wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, zaś z nich największa jest miłość. Poznaj teraz trzech ludzi przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. I nie wątp już więcej. Są to ksiądz Jerzy Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe oraz ojciec Michał Czartoryski. Kiedy zostałem kapelanem Solidarności, mocniej zapragnąłem walczyć o prawdę, która była zakłamana. Wtedy doświadczyłem największych represji ze strony służb bezpieczeństwa. Podczas mszy świętej za ojczyznę słowem walczyłem o miłość i ewangeliczną prawdę, nazywając ją po imieniu. Dlatego stałem się niewygodny i oskarżany o działalność polityczną. Ale sił dodawał mi moje motto: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Podobno próbowało mnie rozpracować czterech agentów UB, a najgorsze było to,
że wśród nich byli duchowni, zdrajcy Boga i ojczyzny. Później była już tylko ciemna noc. Kazali mi wysiąść z samochodu i niemiłosiernie skatowali. Krew zalała mi twarz. Próbowałem uciec, ale oni mnie dopadli i pobili. W końcu związali mnie za szyję. Dusiłem się, bo sznurek był przywiązany do nóg, a każda próba powstania powodowała duszenie. Tak pobitego około północy wrzucili do Wisły z workiem kamieni przywiązanym do ciała, tak, abym przypadkiem nie przeżył. Byłem wierny do końca swojemu powołaniu, głosząc prawdę, a prawda to Chrystus. Gdybym musiał drugi raz wybierać, dalej stanąłbym po stronie prawdy. Dla ciebie założyłem rycerstwo niepokalane, by walczyć o polskie wartości. Podczas wojny zostałem aresztowany. Pamiętam twarz tego strażnika, który na widok zakonnika w habicie zapytał, czy wierzę w Chrystusa. Z odwagą powiedziałem, wierzę. W odpowiedzi zostałem pobity. Potem był już tylko Oświęcim. Cierpiałem straszliwie, ale prześladowania znosiłem heroicznie, dzieląc się nawet głodową porcją chleba. Starałem się pocieszać i zachęcać więźniów, by oddali wszystko w ręce niepokalanej, aż do dnia, kiedy z naszego bloku uciekł jeden z więźniów i w odpowiedzi wybrali 10 i skazali ich na śmierć głodową. Wśród nich był Franciszek Gajowniczek, który osierociłby żonę i dzieci. Nie mogłem go tak zostawić. Wystąpiłem z szeregu i w jego zastępstwie udałem się do bloku 13, zwanego blokiem śmierci. Przyzwyczajony do głodu, pozostawałem żywy 2 tygodnie bez kruszyny chleba i kropli wody, aż wreszcie SS-mani dobili mnie zeszykiem z fenolu. Moje życie, moje ciało i życie umarło, ale dzięki wierze przetrwała moja dusza. Już w 1920 roku brałem udział w obronie Lwowa. Odznaczyli mnie nawet wtedy Krzyżem Walecznych. Kiedy w Warszawie wybiła godzina W, trafiłem w sam środek walk. Ciągłe strzały, bomby, huk, trzask. To było istne piekło. Zgłosiłem się do dowództwa 3. zgrupowania AK i zostałem kapelanem powstańców. Wówczas moim domem stał się szpital polowy, w którym pomagałem przy rannych. Chciałem im dawać miłość, dobroć i radość, której było przecież tak mało. Aż nadeszła ta pamiętna noc z 5 na 6 września, powstańcy musieli się ewakuować do Śródmieścia. Cały szpital ewakuowano, a jedyni, którzy pozostali na pewną śmierć, to ciężko ranni żołnierze, kilka osób z personelu medycznego i ja. Ale nie mogłem ich opuścić. Nie mogłem ich zostawić. Mimo, że miałem możliwość ucieczki, nie skorzystałem. Niemcy wtargnęli do środka, a pół godziny później było już po wszystkim. Mojego ciała nikt nigdy nie odnalazł. Zostało spalone razem z innymi, których zamordowano razem ze mną. Już dość tych rozważań. Czas na fakty. A pierwszy z nich to moje urodziny. Był rok 1918, 11 listopada. Wtedy przyszłam na świat. Urodziłam się tu, w twoim sercu i na twojej ziemi. Nie możesz zaprzeczyć, bo to ty nadałaś mi imię. I choć proces mojego rozwoju był stopniowy, a potem przez wieki znowu próbowano mnie wydrzeć, zawsze siłą i przemocą z twojego serca, to jednak ja nigdy nie umarłam. A czas nie ma nade mną władzy.
dopóki żyje na świecie choćby jeden Polak, Polska nie zginie. Ja, niepodległość, oddaję ci, Polsko, to, co należy do ciebie. Oto twój miecz, żebyś mogła walczyć. Oto twoja flaga, żebyś zawsze wiedziała, że czerwień to miłość, a biel to czyste serce. Takie są nasze barwy ojczyste. Dziękuję wam. Dziękuję wam, polskie wartości. Dziękuję wam, polscy patrioci. Jezu, już tyle razy próbowano cię wyrwać z serc polskiego narodu, upadlając, niszcząc, prześladując, ale dziś to ja oddaję się w twoje ręce, a tym samym oddaję ci moje nogi, aby wiara nigdy nie umarła, ale rozszerzała się po całej naszej ziemi. Póki my żyjemy! Tak jak powstał Feniks pośród prochów, tak jak Łazarz z grobu kamiennego, tak powrócił śmierci zimnych lochów wymarzony kraj narodu mego. Chociaż nasza łódź tak licha stara powróciła wrócić nam z wyznania, naszą gwiazdą święta wiara, a kompasem ojców naszych pamięć. Mamy to, co utracone, i stajemy wolni jeszcze raz. Na wzgórzach leśnych i rąk zielonych, na ulicach, ulicach prawdawnych miast. Przyzwyk cały był on nie dla świata, tak po świecie jak wiatr rozsypany, lecz nad Wisłą w drogę wszedł Goliata, który temu światu niósł kajdany. Naród znowu jednym raz rozbity, zrodzony nie ze złota dumny mocy, z wiary co płonęła pośród nocy, z wiary co płonęła pośród nocy. Mamy to, co utracone, i stajemy wolni jeszcze raz. Na wzgórzach leśnych i łąkach zielonych, na ulicach pradawnych miast. Bracią znani równi w jednym rzędzie, blaskiem dnia, rzekła Polska, każdy tu wolny będzie, bo wolnością jest.
stajemy, stajemy wolni jeszcze raz. Na wzgórzach leśnych, i